Cześć, ja jestem Aguś i witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 4. Jest to ostatni odcinek z maratonu, także jeśli nie widzieliście poprzednich, najpierw zajrzyjcie na kanał, macie w karcie poprzedni odcinek. No i cóż, i już tutaj macie dowolną ilość łapek, jeśli chodzi o ceny, bo to jest ostatni odcinek, już nie będzie więcej z maratonu. Muszę też odpocząć od tego troszeczkę. Poza tym dzisiaj będziemy zajmować się Zuzią i wiecie co? Muszę Wam powiedzieć, że Zuzia w tym momencie jest szóstkową uczennicą podstawówki. Dzisiaj wróciła ze szkoły, okazało się, że zdobyła lepszą ocenę. Tomek ogólnie ma piątkę dalej i wszystko wskazuje na to, że jest zazdrosny. Zobaczcie, jaki jest wściekły. On po prostu no, uważa, że ma bardzo zły dzień w szkole, bo myślał, że też dostanie szóstkę, ale nie ma tej szóstki. Ale Zuzia ma. I Zuzia też już skończyła lekcję, więc może warto byłoby trochę zająć się zdobywaniem przyjaciół. Ponieważ Zuzia w tym momencie trochę jest samotna. Ona no, nie ma za bardzo z kim spędzać czasu. No jedyne osoby, z którymi się bawi, to tak naprawdę Tomek. Trochę z rodzicami spędza ten czas. Ale no, przydałoby się jakaś koleżanka? Ktoś, komu mogłaby powierzyć swoje sekrety? Myślę, że to jest dobry pomysł na dzisiaj. W celu zdobycia nowych koleżanek Zuzia zadzwoniła po dwie, które tutaj przyszły i od razu ktoś tutaj bałaganił. Coś mi się wydaje, że to żadne z naszych dzieci, w sensie, no nie naszych, tylko Damiana i Małgorzaty oczywiście, raczej do którejś z dziewczyn tutaj, które przyszły, nabroiły. No i zobaczymy, jak będzie szła im wspólna zabawa. Mam nadzieję, że będą się dobrze dogadywać, no bo właściwie jakoś trzeba zacząć przyjaźń. No, w tym momencie wszystko wskazuje na to, że dziewczyny niezbyt są zainteresowane zabawą z Zuzią. Oliwia już sobie poszła. Z kolei Zosia chyba nie jest przekonana. Chyba Zuzia nie za bardzo potrafi sobie poradzić ze stosunkami z innymi dziewczynkami. Kłóci się teraz z Zosią. W ogóle Oliwia, tak jak mówiłam, chyba poszła spędzać czas z Tomkiem. Zuzia, to nie tak. Nie powinnaś krzyczeć na inne dziewczyny, bo w ten sposób nie zdobędziesz przyjaciół. Nie wyzywaj jej od robaków. Rozumiem. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyny są zazdrosne o to, że Zuzia ma szóstkę w szkole, a one nie mają tej szóstki. Ale Zuzia zapracowała na taką ocenę, więc w sumie nie powinno to tak wyglądać. To trochę niesprawiedliwe. Dziewczyny siedziały przy komputerze. Zuzia nie mogła nic zrobić z tym, żeby dziewczyny się zainteresowały nią, więc teraz postanowiła, że wygoni je. Niech tutaj nie siedzą, niech nie przychodzą tutaj do niej, skoro nie chcą się z nią bawić, skoro nie chcą dla niej być miłe, to niech sobie po prostu idą. Zuzia po prostu ma tego dość i dłużej nie zniesie takiego zachowania. Oliwia wygląda na przerażoną tymi słowami. Zuzia może przesadziłaś troszeczkę. Mam nadzieję, że nie. Chyba jest szczęśliwa, że jednak pokazała im, gdzie ich miejsce. Skoro one nie chcą się z nią bawić, to ona też nie będzie się z nimi bawić i nie pozwoli im tutaj być. Zanim Zuzia pójdzie spać, postanowiła, że opisze swój, no, niezbyt udany dzień w pamiętniku. Grunt, że w szkole było dzisiaj naprawdę bardzo dobrze i teraz może spokojnie negatywne emocje wylać właśnie do pamiętnika. Wiesz co, Zuzia, idź spać. Myślę, że już wystarczy tego pisania. Ja wiem, że jak się siądzie do pamiętnika, to można pisać choćby cały dzień, ale no, pora na ciebie. Zuzia ogólnie jest szczęśliwym dzieckiem, ale tamte wydarzenia wczorajsze sprawiły, że trochę odechciało jej się żyć. Ma w planie odwiedzić pewnego pana, który, no, prawdopodobnie mógłby jej pomóc opuścić ten świat. Jeszcze próbowałam przekonać ją, że nie powinna tego robić. Tak samo właśnie w tym momencie Małgorzata próbuje jej wytłumaczyć, że wystarczy się przespać, że przecież może zjeść babeczkę, na pewno jej to pomoże. Ale nie, ona się upiera, że tam pójdzie, więc musimy jej pozwolić. Tak się właśnie wydarzyło. Zuzia poszła do Mrocznego Kosiarza. Mam nadzieję, że Mroczny Kosiarz jest... O, rzeczywiście, pływa sobie w basenie. Mógłby się przebrać, bo jednak kąpiel w ubraniu to trochę jest słaba decyzja. Wiesz, zawsze można pójść na dno. Mam nadzieję, że chociaż buty zdjąłeś. Zuzia dołączy do Mrocznego Kosiarza, żeby trochę się do niego zbliżyć. W momencie, kiedy ten będzie jej dobrym znajomym, to może wtedy uda się przekonać go do tego, żeby ją zabrał? Czy on jest duchem? Bo właśnie Zuzia przez niego przeszła.
Zuzia, wiesz co, on chyba w ogóle nie zauważył, że przyszłaś. Może trzeba się najpierw przywitać? Może bądźmy dla niego niemili. Na początek, bo zobaczymy, czy to poskutkuje. Jak nie poskutkuje, to wtedy się z nim zaprzyjaźnimy. Ale wiesz, na początek możesz poprzeklinać trochę. W sumie jestem bardzo ciekawa, jak Mroczny Kosiarz zareaguje. Przeraził się. Ale nic jej nie powiedział. Okej, jednak po prostu był w szoku, ale go to trochę rozbawiło. Jest tutaj też Hania, czyli duch. Chyba to jest córka Mrocznego Kosiarza. A to jest chyba żona Mrocznego Kosiarza, ale szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia. To tylko pogłoski, które krążą po mieście, ja tylko je powtórzyłam. No wiem, że to trochę tak jak ten żart o lamie. Każdy go powtarza, chociaż nikt nie wie, o co chodzi. Ale no tak chyba właśnie jest. To może Zuzia powinna zaprzyjaźnić się właśnie z nią? Może przyjaźń z duchami to jest dobry pomysł, skoro dziewczynki nie chcą się z nią bawić, to może chociaż duch będzie chciał. Zuzia stwierdziła, że to było bombowe, to wlatywanie w przedmioty jest naprawdę super i w tym momencie chyba rzeczywiście znalazła się osoba, z którą Zuzia będzie mogła w końcu się zaprzyjaźnić. Może nie ma sensu umierać, może nie ma sensu prosić o to kosiarza, trzeba żyć i po prostu znaleźć sobie innych znajomych. Trochę dziwnie wygląda to przechodzenie przez ludzi. Nie wiem, czy kiedyś się do tego przyzwyczaję. Dobrze, że Zuzia przypomniała sobie, że nie odrobiła lekcji, ale niewiele jej zostało, także Zuzia, spokojnie, możesz się tym zająć. W sumie to szczerze mówiąc, chciałabym, żebyś zaprzyjaźniła się mimo wszystko z Mrocznym Kosiarzem. Tak, na wszelki wypadek, na przyszłość. Czy on tutaj jest? Jest przy komputerze, zobaczymy co robi. Chyba aktualizuje status na Facebooku, tak mi się wydaje, albo nie wiem, może nie powinniśmy go szpiegować. Zuzia, po prostu idź do niego. I spróbujmy zachować się wobec niego przyjaźnie. Zobaczymy, czy to w jakiś sposób pozytywnie wpłynie na waszą relację. Mroczny Kosiarz chyba nie za bardzo jest zainteresowany rozmową z Zuzią. Nie za bardzo się odrywa od ekranu komputera. Ale Zuzi wydaje się, że całkiem warto byłoby zwrócić na nią uwagę. Zobacz, tutaj jest właśnie Zuzia. Zobacz, jaką jest ciekawą osobą. Zuzia, tego nie mów za dużo o sobie, wiesz, to jest jednak Mroczny Kosiarz i on zawsze może obrócić wszystko, co mówisz przeciwko tobie. Tak jak widzisz, teraz chciał zesłać na ciebie czołg i już teraz woli siedzieć przy komputerze, ale może jednak coś z tego będzie, z tej waszej znajomości. W ogóle widzieliście, jak zadziałała wyobraźnia Zuzi? Bardzo fajnie to wyglądało, bardzo mi się to podobało. Zobaczmy, czy kontakty z Mrocznym Kosiarzem jakoś poszły do przodu. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo. W ogóle nawet się nie ruszyły. Ale przyszła Hania. Hania chyba też jest zainteresowana. Nie, Zuzia, nie mów tylko o tej lamie. Ja nie wiem, dlaczego ci wszyscy ludzie tak rozsiewają te plotki. O nie. Jest smutna Hania. Może trzeba ją pocieszyć. Czy Hania rzeczywiście jest smutna? O nie, ona naprawdę jest smutna, tylko co się jej stało? Zuzia, pociesz Hanie. Myślę, że trzeba ją wesprzeć. Opowiedz jej obrzydliwy dowcip. Może rozśmieszy ją to? Nie, chyba ją to tylko po prostu obrzydziło. A może to Mroczny Kosiarz jest problemem? Hania jest smutna chyba przez to, że Mroczny Kosiarz nie chce się z nią bawić, nie chce grać w żadne gry. To może najwyższa pora pobawić się w jakąś ciekawą zabawę. Co możecie zrobić? Na przykład... Co można zrobić z duchem? Może pobrykajcie? Coś na pewno musi wpłynąć pozytywnie na nastrój Hani. Czy brykanie do tego należy? Nie, Hania sobie poszła. Chyba najwyższa pora wrócić do domu. Bo wydajesz się ty coraz bardziej smutna. Zuzia wróciła do domu i stwierdziła, że pomaluje włosy na czarno. Że wszystkie ubrania swoje zmieni również na czarne. Mam nadzieję, że nie będzie chciała zmieniać swojego pokoju, bo w sumie... Nie, no dalej się bawi swoim ulubionym motylkiem. Nie jest aż taka mroczna, ale chyba trochę spotkanie z Mrocznym Kosiarzem i z duchami ją zainspirowało do tego, żeby troszeczkę zmienić swój wizerunek. Proszę bardzo. Przyszła kolejna dziewczynka. Ciekawe, czy teraz Zuzia będzie chciała się z nią pobawić. Może warto byłoby ją zaczepić?
to jest dziewczynka, której w sumie Zuzia jeszcze nie poznała. Może jest troszeczkę inna niż te koleżanki, które poznała wcześniej. Może po prostu bardziej ma zbliżony charakter do niej? Wszystko wskazuje na to, że Kasia polubiła Zuzię, ale chyba tylko za to, że ta ma dużo pieniędzy. I ma wypasiony sedes. Ale wiesz co, no, nie wiem, myślę, że Kasia też ma jakiś ciekawy sedes w domu. I chowa babeczki w komodzie, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, ale też lubi grać. Ty też, Zuzia, lubisz grać. To znaczy, że może w końcu znalazłaś kogoś, kto może być twoją przyjaciółką. I idzie na plac zabaw. Może, tak, myślę, że Zuzia też dołączy do zabawy. Szczególnie, że tutaj naprawdę sporo dzieciaków jest w tym momencie. W tym też Tomek. To może niech Zuzia wybierze się na spacer po kosmosie. Będzie mogła teraz bawić się w swoją mamę. W ogóle strasznie dużo dzieciaczków tutaj przyszło. Bardzo fajnie, teraz w końcu można się bawić. Wcześniej tutaj na placu były zawsze pustki. Nawet nie wiedziałam, że w sąsiedztwie tyle tych dzieciaków żyje. Zuzia, jak musisz do toalety, to leć, no bo przecież nie chcemy, żeby wszyscy zobaczyli, jak ty siusiasz w majtki. Kasia chyba też spodobała się Tomkowi. Wszystko na to wskazuje. A może właśnie nie. Tomek, bądź miły, bo Zuzia chciałaby zaprzyjaźnić się z Kasią. Zuzia opowiedziała swój dzień mamie i ta stwierdziła, że wesprze ją w postanowieniu i również ubrała się na czarno. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mama wspierała swoje dziecko. Zuzia, dokąd idziesz? Co będziesz teraz robić? Będziesz jeść czy będziesz sprzątać? Okej, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zjeść posiłek. Akurat nadgryziony hot dog tutaj leżał. Nie wiem, czy to był twój hot dog, czy kogoś innego. Damian w ogóle idzie do pracy i zobaczcie, chyba Damian za naszymi plecami awansował, bo zmienił mu się strój. Jest teraz szeregowym kucharzem. O Boże, co się wydarzyło? Małgorzata podsiadła Zuzię. To było przerażające. Myślałam, że ją zmiażdży. Małgorzato, może powinnaś trochę więcej poćwiczyć. Chociaż szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że już trochę schudła. Co wy o tym myślicie? Czy to jest tylko moje wrażenie? Może to ta czernią tak wyszczupla. Ale wydaje mi się, że naprawdę coś w tym jest. Tomek najlepiej rozumie fakt, że Zuzia potrzebuje zmiany i choćby chciała chodzić z kartonem na głowie, to on i tak będzie ją kochał, bo jest jego siostrą i nawet całą armię zwalczy i wszystkie lamy wytłucze. Tomek, naprawdę, te lamy to już moglibyście sobie odpuścić. Tylko po to, żeby była szczęśliwa jego siostra. W końcu to jest jego młodsza siostrzyczka. Tomek i Zuzia właśnie obiecali sobie przyjaźń aż po grób. Stali się najlepszymi przyjaciółmi, bo tak właśnie robi rodzeństwo. Wspiera się, kłóci się, no i zawsze stają za sobą murem, gdy coś się dzieje. Więc teraz Zuzia ma na kogo liczyć. W końcu udało jej się osiągnąć cel, zdobyć przyjaciela. Nie trzeba było daleko szukać. Najlepszym przyjacielem okazał się jej własny brat. No, jednocześnie będzie on na pewno jej uprzykrzał życie, ale jednak będzie też ją wspierał. Myślę, że ten pozytywny akcent jest idealnym momentem na to, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. No, kończy się tym samym nasz maraton. Dzięki wielkie za wszystkie łapki, które zostawialiście pod spodem, za wszystkie przemiłe komentarze, które pisaliście. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że zrobiłam dla was ten maraton i to nie chodziło o to, żeby wymusić na was te łapki. Te 1000 łapek wiedziałam, że nie będzie dla was żadnym problemem. Chodziło tylko o to, żeby zrobić ten maraton. Po prostu chciałam to dla was zrobić za to, że ostatnio trochę mniej było odcinków. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, tradycyjnie już możecie zasubskrybować kanał, możecie zostawić łapkę pod spodem i koniecznie dzwońcie dzwonkami. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!